Witam, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy... Przestań mi przerywać! Zagrajmy w Mountain Blade Warband z modyfikacją Nowa Ojczyzna! No i jak widać na załączonym obrazku, no mamy nasz nowy dochód 31 841, odliczając żołdy. What the fuck ten dochód w skrócie? I także trochę mi się nudziło. Przerwie między odcinkami, która trwała około 10 minut i trochę za dużo, żem tych koncertów Meneli puścił. Japa, japa, jupi, jeszcze sobie puszczę raz na jaj. No i tak wyszło, że mam 99 reputacji w mieście. Więcej się już chyba nie da, ponieważ licznik się na tej pozycji zatrzymał. I mieszkańcy są mi całkowicie oddani. Nie wiem, co mi to daje. Dobra, już się przymknij, ja tu komentuję. Gro jedna. Nie wiem, co mi to daje, ale... Dobra, nie wiem, może zysk dzięki temu się zwiększy, nie mam pojęcia. Pokaż mi właśnie, może właśnie, raport o Jelen. I... Aha. Czy aktualnie jeszcze raport Jelen nie jest zbyt duży, ponieważ... jest początek tygodnia, chwilę temu był okres liczeniowy, ale już miasto zarobiło, widzicie? 800 tam zarobiło chyba już, no to nie jest tak mało. Tam gdzieś czytałem, że w tym czasie mi tu jakąś wioskę atakowali i w ogóle... Madi tam, bo ciągle złapali, ciągle trwa w niewoli, niedobrze. Nie jestem pewien, czy właśnie z reszty MPS-ów robić sobie ludzi, czy może jednak lepiej nie. Czy właściwie robić sobie ludzi, dziwnie to brzmi, ponieważ oni są ludźmi już. Wioska, kobieta zbliża się... A jaką panią chodzi? To jest chyba ta nasza, tak? No dobra, to jest chyba ta nasza. Teraz zobaczymy. Raporty. Morale oddziału 100, powinny być 1000 chyba! Od tego co się dzieje, to powinno być 1000, a nie 100. Informacje. Jeszcze zrobiłem tyle tych koncertów, że to jest po prostu no. Pogrzana sprawa. Dobra, Lady Caldy, to jest chyba ta? Nie, to chyba nie jest ta. Ona jakoś inaczej wyglądała. Nie wiem, to jest Nord, to mi chodzi o Sfadian. To jest Sfadian, ej, panie. Nie ta nasza. Chłokiej w tyłek. To nie ta nasza. My tylko tą naszą byśmy poszli. Inne lady się nie leczą. Tylko jak ta nasza się nazywała? Gdybym ja kurde bolek pamiętał, no. Rozejm, który zawarli Zjednoczone Imperium. Tylko łaski kanał kręgiecki dobiegł końca. Ja my mieliśmy rozejm? To ja z nim walczyłem? Co tam było? Fak, czekajcie, zacznę na nagraniu, jestem geniuszem. Aha, był to raport szpiega. It's a spy. Dobra. A poza tym, że był to raport szpiega, to właściwie przydałoby się wreszcie coś zrobić ofensywnie. Mruk zniszczył Leno. O ty, moje Leno będziesz niszczył. O, tu się chyba ktoś biła, dobra, zostawmy go już. Ja muszę tego dorwać, co Marnida nam podwalił. Ja mu kurde dupę spiorę. Także przez tydzień będzie chodził o kulach. No, dwóch na jednego i tak was rozwalimy, nie bójcie dziada. A może chcesz do mnie dołączyć? Nudzą cię rozmowy, tak? No to smutno, któregoś z was raczej złapie teraz moje sidła i już nigdy nie wypuszczę. Będziecie tkwić w tym pieprzonym jale. Może, ale to może wam pozwolę do mnie dołączyć, jeżeli będziecie oczywiście chcieli. Ale to może. Siwerek się nie pierdzieli, żadnych kurde, żadnych morali, żadnej rozmowy, żadnej dyplomacji. Bierzemy za fraki do celi. My się nie pierdzielimy. Zbudowaliśmy tak potężną armię przez 169 odcinków. Tak potężnego dowódcę mamy, że... Idźcie w hok. Zniszczymy was. Tururum, 10 FPS-ów. Power on the hour. What the fuck? Rozwalcie ich, szybko. Szybko. Faster if possible. Szybciej niż możliwe. Szybciej niż możecie, jej. No dawać ich, dawać panowie, nie mamy całego dnia. Nie mamy całego dnia. I jak to pięknie wygląda, to są rozwalani na popiu. To już nawet nie jest bitwa, to jest kurde mielenie. U nas 7 rannych, u nich 51 martwych. To jest już po prostu rzeźnia. Rzeźnie miątek. Że tacy niewinni to nie są, kurde. Ja mówię, jak ich połapię do moich cel, po prostu Marnida mi ukradli. Teraz to ludzie jest skarżeni, jakbyście Marnida nie ukradli, to może bym wybaczył, ale po ukradzeniu mi Marnida to... żeście sobie, kurde... całą reputację u mnie zniszczyli.
wojskowe błazny by. Kurde, jeszcze mi tu uciekają. Kurde, marihuanę pewnie palą, bo zieloni, nie? Zieloni, trawkę się pali, kurde, bolek. I się kurde, jeszcze zielono-biali, no to kurde, rodacy to są kurde fanklub narkotyków chyba. Zielono-biali, kurde. Zieloni i biali jednocześnie, no, i też na zielonym tle. My tam wiemy, co oni tam muszą wsadzić, kurde, rodacy jebi, kurde, bolek. Rodacy to kurde, no to narkotyki uprawiają. Jak zieloni, to zieloni, to znaczy traweszka i biały też co powciągają pewnie. Dlatego takie na haju chodzą te rodoki, że walczą ze mną. Z brolem. Ja im dom, ja spłalę ich dłomy na choje. Choje? Znaczy na choje, nie mam pojęcia. Wymyślam własne słowo. Kali pić, kali jeść. Kali jeść, kali pić powinno być, a do czego? To już byłem myślę, nawet Kaliego przebiłem, kurde. Kali jeść, kali pić, kali pić, kali jeść. Dobra. Rozmiećcie ich, mamy tylko dwukrotną przewagę w otwartym polu. Na stówę to wygramy, a was wydym. Może jednak nie. Gdyby to były bandytki, to jeszcze bym zniósł taki tekst. Czy to zniósł? Bym zachęcony nawet, powiem szczerze. Ale w wypadku, jak walczymy z rodkami, to jednak wolałbym być wobec tego ciut daleko. Dururum, wobec tego ciut daleko, jak ich pokonamy, to ich wyzmamy. Ja pierdzielę, moje rymy dzisiaj są normalnie w poziomie... Ej. 888, nie mam pojęcia. 666! 666! Dokładnie. Ale nie są, więc nie są. Na poziomie 8. To jest 8! Ej ty, stój tu! 8! Rozumiecie? 8. Ej ty. Sorry za małe cięcie. Nie wiem, co się stało. Dobra. Odkładamy jednostki do Jalen. Bardzo mądrze zrobiłem. Odkładamy jednostki do Jalen. Dopiero potem zauważyłem, że żadnych jednostek przecież nie mam. Jakimś cudem. Coś słabo więźniów łapią. Fajny konik. Lichy koń bojowy. Może i lichy, ale wygląd ma taki ciekawy, taki... Wyróżnia się z tła. Jaki ten ciężki koń bojowy. No jak kurde, gruby to się musi wyróżniać od razu, no. Jebane stereotypy, no kurde bolek. Ja im tam zaraz przyjdę i pobiję normalnie po kolei każdego. Dosłownie nie będzie kurde to zbierać. Z tych rudzielców, co grę tworzyli, no. Dobra. Wróćmy. Mieszkańcy są tutaj całkowicie oddani. Zobaczmy, ile teraz zrobiło już Jalen. Nie było nas ile tak naprawdę? Pomyślmy sobie. Nie, właściwie nas nie było w tym mieście. Pół dnia? Może góra też w tych granicach? Powiedz mi, nie zrobiło Jalen przez te pół dnia, gościu szembelanie. Jalen. No już 1800, a to trzeba zwracać na to, że zysk, który jest słuchaj, gdybym przyszła przez tego co pamiętam w tej grze akurat, średnio sensowny, generowany jest przez... Głównie karawany i tych wieśniaków, którzy sobie chodzą między gwiazdkami, a oni są często atakowani przez naszych wrogów, niestety. Mógłbym popatrzeć jakieś patrole w ogóle bardziej elitarne. Nie jest to głupi pomysł. Czekajcie, pójdziemy do zamku. Idź do zamku. Turum. A jakbym powiedział patrol złożony z 1000 korsarzy, to by byłoby dobre, czy nie? Jak to nieźle właściwie? Bo ja nie wiem. Tak, panie? Zaszalejemy? Zaszalejemy, dobra. Wiesz co, gościu? Może i 1000 koniecznie, ale... sprawdź nasz skarbiec. Nie, to nie ty jesteś od tego. Konstablem. Jestem twoim konstablem. Tak, konstablu? Proszę cię o patrol. Chcę utworzyć patrol. Wezmę oddziały z garnizonu. Tak z 300 Spartan wystarczy. Aha, to jest limit, tak? No dobra. Aha, czyli limit jest tam jak mój limit. What the heck? Ale mam powiem patrolować? A jakże? W 284. Cztery liczby, których nie lubię. Fuck off! Nie mam ani dwójki, ani ósemki, ani czwórki. No kurde, bolek. Oczywiście wszystkie liczby muszą być jednocześnie, no. Czytają, że ten patrol długo nie pożyje. Ej, czemu jest? Czemu on stoi w mieście, tylko że z patrolem? Ej, patrol! Możemy też poczekamy sobie w mieście. Zobaczmy. O, patrol się ruszył.
Taki patrol w stylu korsarzy z jednym sobie powinien lordem dać radę w rzeczywistości. Który będzie patrolował grzecznie granice naszego państwa. Czyli państwa, naszego Jalen. I właściwie stale nam się koszt nie zwiększy, ponieważ przecież ten patrol i tak był wyliczany w kosztach utrzymania miasta. Czy nie? Nie jestem pewien, że to działa tylko w miastach, czy ogólnie. Czy tylko w zamkach, czy też w miastach też. Nie mam powiedzieć, że działa tylko w zamkach, czy w zamkach i miastach. Bo z tego co pamiętam, to we Włościach w stylu zamki koszt utrzymania jednostek spadał o połowę. O, w tym zamku wcale jeszcze takiego mocnego garnizonu sobie jeszcze nie złożyli, więc jakbyśmy zapisali grę w tym momencie, o, na wszelki wypadek, byśmy mogli spróbować oblegać ten zamek, czemu by nie? Powinien nam się udać, zanim tej dotrą jakieś grupy przesiły wroga. A każdy zamek po naszej stronie nie jest po stronie wroga! Logiczne! Tylko, że zapomniałem czegoś zrobić. Zaczekaj do jutra. Chodziło mi bardziej o to, żeby dać... niech będzie na 60. Żeby było trochę szybciej, wrócić... Wiesz, właściwie nie. Bo ten zamek to jest tylko ten jednodrabinkowy. To nie chcę na jednej drabinie na pewno ludziska nie chcę walczyć w 150 na 150.